Zaprosiliśmy przedszkolaki z miasta Opola do naszej drugiej edycji już międzyprzedszkolnej olimpiady drogowe ABC przedszkolaka. Jest to nasze spotkanie z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, z pierwszą pomocą i jest to taka inicjatywa, którą jako Polski Czerwony Krzyż podejmujemy zawsze, bo uczymy od najmłodszych lat dzieci właśnie takiego właściwego zachowania. I tym razem udało się również, aby miasto Opole w ramach zadania publicznego przyjęło to pod swoje skrzydła i realizujemy drugi rok z rzędu nasz program. Rozstawione na naszej sali w Zespole Szkół Budowlanych, które nas wsparło w organizacji, konkurencje dotyczą pierwszej pomocy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci uczą się, jak być bezpiecznym pasażerem, jak być bezpiecznym podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Uczą się także, jak udzielić pierwszej pomocy, bo jest to dla nas kluczowe zadanie. Za nami już większość konkurencji. Już widzę, że częściowo stanowiska się nam zbierają i podliczają punkty. W ramach konkurencji są część edukacyjna, gdzie dzieci po prostu uczą się, oraz część konkursowa, gdzie dzieci zdobywają punkty, aby wygrać nagrodę i puchar Przedszkola Bezpiecznego 2023. Dzieci już od najmłodszych lat są uczone w przedszkolach. Nasze przedszkola z miasta Opola świetnie edukują dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale my staramy się to jeszcze bardziej inicjować, jeszcze bardziej zachęcać do tego i myślę, że taka olimpiada, która przez zabawę i taką zdrową konkurencję także motywuje przedszkola i przedszkolaki do ciągłej edukacji. A to, że dzieci się uczą pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na pewno będzie owocowało w przyszłości i one są świetnymi edukatorami dalej, również dla nas dorosłych. Jakie zadania były? Były takie, że musieliśmy puzzle poukładać na czas. Robiliśmy 30 ucisków takimi lucikami nieprawdziwymi. I jeszcze musieliśmy dołożyć numery do odpowiedniej karetki, czy policji, czy straż. Jeszcze byliśmy na takim czymś, gdzie musieliśmy w dobrą pozycję ustawić tego, który oddycha, ale jest nieprzytomny. Jeszcze musieliśmy powiedzieć, jakie są znaki. Mi się podobało wszystko. Mi też wszystko. Dzieci są zadowolone, one zbierają teraz punkty u nas na różnych stanowiskach. My akurat zajmujemy się pierwszą pomocą. No i przy zdobywaniu tych punktów bawią się świetnie, tutaj są różne gry i zabawy. No i później dostają za to nagrody, więc myślę, że zainteresowanie jest duże. Niektóre już są po na przykład zajęciach w przedszkolu z pierwszej pomocy, wiedzą, gdzie jaką rękę ustawić, co później trzeba zrobić, więc no to różnie, ale właśnie niektóre tak są już wyposażone w taką wiedzę. Na co dzień prowadzimy właśnie zajęcia z pierwszej pomocy. Co miesiąc chodzimy na zajęcia z przedszkolakami i szkolimy ich właśnie. No i gdzie się da, no to pomagamy. Mamy Akademię Superwiewiórki, która w Centrum Aktywizacji Społecznej jest realizowana już prawie cały rok. Działamy jeszcze do końca grudnia, ale mamy nadzieję, że to nie koniec. I tam uczymy tak samo pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Dzieci z miasta Opola z przedszkoli i z klas 1-3 szkół podstawowych. Myślę, że te dwa programy ze sobą bardzo dobrze współpracują i większość przedszkolaków, które tutaj są, brały właśnie już udział w naszych zajęciach. Dlatego dla nich pierwsza pomoc to żadna tajemnica.